Witajcie! Zobaczcie, co się stało. Wczoraj miałem wam o tym powiedzieć, zapomniałem. Gdzieś musiałem wjechać i kapeć. Ale na co ja wjechałem i gdzie? Przecież on nigdzie nie jeździł. No ale napompuję i zobaczymy, co to wyszło. Czy wiecie już o tym, że zabieramy się za silnik, ale to jeszcze chwilę. Tymczasem dzisiaj, słuchajcie, taka sprawa. Okazja będzie... Może dzisiaj zobaczymy, nagram dwa filmy, jeden właśnie o tej 60-ce, a drugi o Zetorze, ale to tylko taka w tej chwili, w tym filmie zajawka, tu się skupimy na 60-ce. I słuchajcie, najlepszy komentarz zostanie nagrodzony. A czym? A oto taką naklejką. Ten, który po prostu komentarz uzyska najwięcej łapek w górę, dostanie ode mnie tą naklejkę. Także komentujcie, starajcie się po prostu coś fajnego wymyślić i zobaczymy, który będzie się wam podobał najbardziej, po prostu który będzie miał najwięcej komentarzy, ewentualnie najwięcej łapek w górę, albo jednego i drugiego. Zobaczymy po prostu, który będzie najlepszy, najwięcej i w ogóle. Wysyłam naklejkę. Najszybszy we wsi. To jeśli chodzi o taki szybciutki konkurs dotyczący tej 60-tki. Tymczasem, co tu miałem zrobić, słuchajcie, no tak, zmierzę jeszcze raz ciśnienie na tłokach, bo tutaj było to zdjęte wczoraj, ale jakoś po prostu jeszcze pojechaliśmy, zawiozłem chłopaków, bo mieli robotę taką pomóc sąsiadowi, bo on tam presował. Szkoda, że nie wziąłem kamery, bo bym wam pokazał, jak tam chłopaki presę robią, bo akurat ich zawiozłem, ale to trudno. Takie sytuacje będą jeszcze się zdarzały, także na pewno będę brał kamerę i wam pokażę takie ciekawe rzeczy. No i tam był problem, słuchajcie, że presa łapała, polska presa łapała, słuchajcie, trzy sznurki, a powinna dwa, i tam się coś plątało, zrywało. Ustawiali chłopaki na tym palcu. To wszystko, ja tam nie bardzo wiem, o co chodzi, ale znaczy pokazali mi po prostu to tylko tyle, że wiem, o co chodzi, ale pokazywali, jak to zrobić, o co chodzi. No i rzeczywiście wszystko tam sprawdziliśmy, zrobiliśmy próbę. Facet przejechał po polu, no i już te kostki wszystkie fajnie wychodziły, sznurki się nie plątały, nic się tam nie zrywało, było wszystko w porządku. Także robota zrobiona perfekt, no i oczywiście kolega zadowolony, także ja też przy okazji, bo się czegoś nauczyłem, zobaczyłem nową rzecz, także wszystko fajnie. To jeśli chodzi o taką wrzutkę, co z wczorajszego dnia. Dzisiaj, jak już wspomniałem, zaraz będę zabierał się tutaj za te zamierzenie jeszcze raz ciśnienia, tylko gdzieś ja tutaj mam ten patyk od maski właśnie, bo na razie muszę się tym posiłkować. Czekajcie, podniosę tu. Żeby to się... O, i tak może być. To już będę wtedy miał do tego dojście. Aha, jeszcze słuchajcie, jaki numer. Ponieważ rozmawiałem z kolegą, który jest wybitnym fachowcem od mechaniki. Dzwonił do mnie po prostu i wie, że ja tutaj robię dużo rzeczy sam i mi często po prostu podpowiada, za co dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego wypoczynku we Władysławowie. Ale o co chodzi, słuchajcie, więc tak, pierwszą rzeczą, jaką tutaj zrobię przy tym silniku, to założę, znaczy zmierzę ciśnienie na tłokach. Jeszcze raz, po prostu, bo chcę zobaczyć, bo być może coś tam źle zrobiłem, tym bardziej, że ja to pierwszy raz robiłem. Robert miał wczoraj przyjść, ale nie przyszedł i dlatego po prostu to troszeczkę tam, obawiam się, że nie wykonałem tej roboty jak należy. Teraz już wiem, jak to zrobić i zaraz się za to wezmę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pokażę wam, jak sprawdzić wtryski na ciągniku po prostu, czy one leją, czy one puszczają tą mgiełkę taką po prostu, jak mają puszczać i tak dalej. I trzecia rzecz, jak już po prostu sprawdzę te wtryski, to założę je z powrotem, słuchajcie, wszystkie, i odkręcimy kolektor wydechowy. Po odkręceniu kolektora wydechowego odpalimy silnik i sprawdzimy, w jaki sposób tu z poszczególnych głowic co się dzieje, żeby zdiagnozować po prostu, czy któraś głowica siedzi, czy to, czy tamto. Po prostu takie rzeczy się robi i to wam pokażę, także takie coś będziemy robili. Tymczasem zabieramy się do roboty. No, tu mam, słuchajcie, taki licznik właśnie specjalnie przygotowany pod 60-tkę, wtrysk od 60-tki.
pożyczyłem to od Roberta, licznik polski Meraka FM. I teraz sprawdzimy tutaj na pierwszym od razu. Idę po zestaw do tego, co jest potrzebne. No, przygotowałem sobie klucz. O, tu jeszcze zapomniałem, słuchajcie, trzeba najpierw dać podkładkę, no przecież jak mam to sprawdzić? Noż, wyłaź. Oj. O, bez podkładki się nie da. Siedzi ładnie Nieładnie siedzi. Idę po śrubokręt. Poprawimy ją tam. O, teraz jest poprawiona. Teraz możemy zapakować ten wtryskiwacz. Dobrze. Teraz to sprężynki, nakrętki. I tutaj, słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W przypadku, gdy przykręcacie ten wtryskiwacz, zawsze trzeba go przykręcić centralnie, bo jeżeli on będzie krzywo przykręcony, to będzie krzywo po prostu dawał dawkę paliwa na... O, i zobaczcie, widzicie, teraz ja to przykręciłem za mocno i tu jest duża szczelina, tu jest mała szczelina i takiej sytuacji być nie może. Ono musi być równo, więc ja tutaj to popuszczę i z tej strony dokręcę i on się będzie nam elegancko ustawiał. Jego też trzeba przykręcić, słuchajcie, z dużą siłą, tak normalnie, jakby po prostu, jak się zakłada do ciągnika na gotowo. O, widzicie, i tu już mniej więcej coś tam zaczyna być równo. No. O. I on już jest w tej chwili zakręcony. I teraz będziemy sprawdzali ciśnienie. Lepiej wsiądę, żeby nie było, i można odpalać, co tam się będzie działo. A i zobaczcie, tam jest straszna lipa. Albo ja to po prostu za słabo przykręciłem. Jeszcze spróbuję dokręcić, bo mamy ile? No tyle mamy na wskaźniku. To jest jakaś bieda. Czyżby to się ukręciło? No patrzcie, no. Jeszcze raz. Ja po prostu nie mam, słuchajcie, do tego siły. Już mniejsza z tym, że tu jest takie ciśnienie na tłokach. Na tym. Ja tutaj, wiecie, tym bardziej, że jeszcze kwestia jest w tym, że ja to robię pierwszy raz w życiu. I na pewno jedną rzecz tutaj, być może to jest, trzeba nową uszczelkę albo coś, to mniejsza z tym. Słuchajcie, śruba jest ukręcona. Znowu, i co ja mam teraz? Czy ja mam się coś wypowiedzieć na temat po prostu jakości tych części, czy nie trzeba, bo nie wiem. Powiedzcie mi coś. Z plasteliny szpilki zrobili. Chyba powiem wam, że kupię długie śruby gwintowane 10, klasy 10-10. 10-9, przepraszam.
i po prostu obetnę te łebki od góry tutaj i zrobię z nich szpilkę. Bo to jest ponad moje siły takie coś, słuchajcie. Ja nie jestem do tego przyzwyczajony, żeby po prostu takie rzeczy ludziom robić, to jest nie dla mnie. Po prostu powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ja w tej chwili dochodzę do wniosku, że nie będę kupował takich części, bo po prostu szkoda mi nerwów. Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa, o tak wam powiem, bo nie wiem, czy przyjdzie mi jeszcze kiedyś po prostu robić jakiś remont, ale jak już będę robił i przyjdzie mi kupować części w stylu właśnie szpilka czy jakieś takie inne rzeczy, śruby, nie śruby, to nie będę kupował tych części, tych, bo nie można powiedzieć oryginalnych, bo to jest duże nadużycie. Nie będę kupował tych części przeznaczonych do takiego ciągnika, tylko po prostu sam będę dorabiał. Bo wtedy nie będę się musiał denerwować, od razu będę wiedział, że muszę to dorobić, a tu, słuchajcie, zobaczcie, i teraz mam problem, żeby to zdjąć. Takie fantastyczne części, te mówię, robią i nawet nie idzie tego wykręcić. No bo tu się to poradzę sobie, no, ale chodzi o to, że po co takie rzeczy, po prostu takie cuda, no, po co to jest? Idę po inne śruby, ten klucz. Także to wam też od razu polecam w ten sam sposób właśnie postępować z tymi częściami. Jeżeli nie chcecie po prostu mieć takich nerwów, że kupujecie coś, a ktoś prawie wie, jak to wykonać, taką część, to nie ma co się zastanawiać, tylko nie, no tu chyba jej nie wykręcę i trzeba w tym momencie całą szpilkę wykręcać i za to się wezmę, biorę, o tak, tu przykręcimy na kontrę i wykręcamy całą szpilkę, bo to po prostu szkoda zabawy i tyle. Tą szpilkę się od razu wywali, ja zobaczę i tu już, słuchajcie, nie kupię tej szpilki, ja idę szukać śruby autentycznie, tak jak mówię, śruby klasy 10-9, ewentualnie 8-8, zobaczymy, to powinno sobie też świetnie poradzić tutaj i nic nie będzie po prostu przeskakiwało, a nie takie plastelinowe dziadostwo, które ma pasować do traktora. No widzicie, każdy sprzęt ma swoje plusy i minusy. No 60 dla mnie w ogóle, te Ursusy stare, to są po prostu sprzęty nie do zajechania i naprawdę znakomitej klasy. Biorąc pod uwagę jakość tego ciągnika, ceny tych ciągników, także to są super rzeczy. Natomiast tutaj właśnie tacy po prostu macherzy, nie wiem jak ich nazwać, po prostu, którzy produkują te części, nie wiem gdzie to się nawet robi, no to po prostu psują po prostu te ciągniki w ten sposób, ale może to jest i celowo, żeby właśnie ludzie rezygnowali i kupowali te nowe maszyny. Nowa szpilka, no. Tak jak tutaj widzicie, o, z tych, te żółte takie. Nie będę tego robił. Idę po te, dorobię, tak jak powiedziałem. No, ale tu w każdym razie widzicie, może sprawdzę w tej sytuacji. Nie, aha, bo tutaj próbowałem wczoraj, ale tu jest, widzicie, to mi przeszkadza, musiałbym to poluzować. Ale tak zrobię, tylko 17. Lekko tylko popuścić, żeby tą rurkę można było odwrócić. O. O. I
teraz już nam to powinno tutaj. Aha, właśnie, jeszcze. Jeszcze słuchajcie. Podkładka. No jeszcze czapkę zdejmę, bo z czapką to wiecie. No cóż, no irytują takie rzeczy, irytują. I tu jeszcze raz przypominam to co trzyma, nie wiem jak to się nazywa ten element, który właśnie w tej chwili przykręcam. To musi być równo, to jest bardzo ważne, bo jak on będzie równo, to znaczy wtrysk jest równo w cylindrze i równo tam będzie psikał tym paliwem. Tu się już lekko dokręciło i teraz ustawiamy. Patrzcie cały czas jak to wygląda, ta szczelina tu jest równa i teraz troszeczkę tu i troszeczkę tu. Mówię, to jest bardzo, bardzo istotne. O, i jest równo i można sprawdzić jak tutaj wygląda ciśnienie na tukach. Narzędzia zdejmiemy. Tu jest licznik wyzerowany. I zobaczmy jak tutaj ciśnienie. Aha, to trzeba. Gdzie to jest? Jest. No i widzicie, słabiutko tutaj jest, nie wiem, to jest 1,8 na tym wskaźniku. No nie wiem jak to odczytywać, bo tu jest nie ma razy tysięcy czy coś tam, ale jest taki. Jest takie wskazanie, no i z tego co wiem, to jest bardzo słabe, tu powinno być koło 3. 20, tutaj powiedzmy, powinno być 2,5, 2,6, to wtedy to byłoby dobrze. Ale możecie napisać po prostu, żebym też wiedział, jak wygląda sprawa tego zegara, czy to jest po prostu, w jaki sposób to się mierzy i jakie tu wartości być powinny. No, słuchajcie, wtryski założone. Przykręcone tutaj ta rurka do wtryskiwaczy, wszystko jak trzeba. Dokręciłem, tu właściwie popuściłem tylko tą jedną śrubę, nakrętkę z pompy i ona już jest dokręcona. No i tu wymieniłem, słuchajcie, tą szpilkę na śrubę i to zobaczycie jakiej klasy, bo to ładnie widać. 5,8 i naprawdę to mocno przykręciłem i tu się nic nie stało. To jest po prostu klasa 5,8 i nawet taka zwykła śruba wystarczy. To jest oczywiście tylko tak w tej chwili na sztukę, chociaż być może to zostawię, bo jeżeli nie jest źle, no to po co to zmieniać. Natomiast to, co po prostu tutaj było, no to było z plasteliny i nie polecam po prostu kupowania takich szpilek. Lepiej sobie te śruby tutaj, chociaż ze śrubami jest o tyle gorzej, że nie ma jak regulować. Jest jak regulować, jest trochę trudniej. Ale jest to do zrobienia i wolę tą starą śrubę po prostu niż te inne cuda na kiju. Dobra, tymczasem możemy spróbować odpalić, bo wszystko co miało być przykręcone, zostało przykręcone. Zatem sprawdzimy, czy odpali. Dodamy gazu. A, jeszcze. Jeszcze bym zapomniał o rzeczy najważniejszej. Trzeba podpompować paliwo, bo przecież tutaj zeszło z tego wszystkiego i będzie kłopot, no. Ale jeszcze widzę, że teraz jak kręciłem, to leje się z jednego wtrysku, z tego tutaj drugiego. Dobra, powinno być ok. Jeszcze trzeba wziąć tylko 17 i dokręcić. Ale tu znowu się kłaniają pewnie te fantastyczne jakości rurki.
To jest niestety też bolączka, ale mówię, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić i być dobrze. Pyk. Tutaj gazu. Leje 6.2. Leje 6.2. Jeszcze. O. Zobaczmy jeszcze raz. Tu z tego się leje też. Kurde, no mam. Ech. Tu jeszcze. A tu są w ogóle za słabo jest. O, zobaczmy jeszcze raz. Ale widzę, że tu jeszcze trochę się poci. O, powinno być dobrze. Sprawdźmy jeszcze tego. O. Widzę, jak tylko... No cieknie, on... Nie, trzeba będzie chyba to wymienić. No bo psika tu. Lewe powietrze łapie i dlatego nie chce się. Tu jest dobrze, na pierwszym i drugim jest słabo. Są chyba do wymiany te rurki. Dobra. Okej, tu już wiemy, że odpala. Natomiast tak, tutaj to i to nie trzyma. Komentować czy nie komentować, bo nie wiem. O. Dobra, no to słuchajcie, bo widzę, że powoli bateria się kończy, zatem idę podładować. Tymczasem odkręcę tutaj kolektor, zdejmę ten kolektor, zobaczymy jeszcze jak on odpala i co się dzieje tutaj przy kolektorze wydechowym. Podczas tego. No problem jest tylko w tym, że znowu te rurki trzeba ściągać, bo inaczej. Ewentualnie przynajmniej popuścić, odwrócić. No coś muszę pokombinować, inaczej nie da rady. Podejrzewam, że no z wtrysków. Po co ja to przykręcałem? Kurczę, widzicie? No to jest tak, jak człowiek się nie zna za bardzo. No ale nic, muszę to odkręcić i... Bo kolektor wydechowy mi tędy nie wyjdzie, co? Tu go bym musiał wysunąć tędy, tu na dół. Zobaczymy, odkręcę go. Jeżeli po prostu wyjdzie, no to fantastycznie, jak nie, no to będę musiał odkręcić wtryski jeszcze raz. Ale to nawet może i dobrze, bo te dwa kapią, więc po prostu coś tam jest nie tak.
i trzeba będzie albo wymienić rurki, albo tutaj te, chociaż te końcówki to widziałem, że one są dobre, także tutaj nie trzeba będzie, rurki najprawdopodobniej siedzą, bo one są te nakrętki amalinowe. No, to tyle w dzisiejszym filmie. W razie czego, jeżeli po prostu będzie dalej robota, no to oczywiście Wam pokażę. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! I'ma go get it tonight.